Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do takich krótkich pierwszych wrażeń, jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S21. Po pierwsze, nie mogę jeszcze o wszystkim mówić, mamy embargo na recenzję, więc nie mogę mówić o testach syntetycznych, o wynikach na baterii, więc te rzeczy musimy zostawić sobie na później. Natomiast mogę Wam podpowiedzieć co nieco, jeżeli chodzi o ten model. Zapytałem na Twitterze, jakie macie pytania względem właśnie S21, co Was nurtuje, czy coś byście chcieli wiedzieć. Naturalnie najczęściej pojawiającym się pytaniem, a właściwie wszyscy o tym wiedzą. Tak, w pudełku nie mamy już adaptera, nie mamy również słuchawek. Mamy po prostu kabel oraz szpileczkę, nic więcej i jakąś tam papierologię. Natomiast rzeczywiście pudełko jest dużo cieńsze niż wcześniej. Wygląda podobnie jak w iPhone'ie. Mówiłem już wielokrotnie, co na ten temat myślę. W przypadku Samsunga mógłbym powtórzyć słowa, które mówiłem przy rozpakowaniu czy pokazywaniu właśnie pudełka i analizy tej sytuacji, jeżeli chodzi o najnowsze iPhony. Drugie pytanie, czy jest możliwość rozbudowania pamięci za pomocą kart microSD? Niestety nie, tak jak mówiłem w tym takim zbiorczym filmie premierowym, niestety microSD zniknęło ze wszystkich modeli. Kolejne pytanie, Samsung Galaxy S20 FE 5G, czy warto dołożyć 500 zł do podstawowej S21? I tak i nie. Oczywiście tracimy i slot na karty i tracimy oczywiście dodatkowe akcesoria w pudełkach, chyba że mamy takie ładowarki, to nie jest to dla nas jakiś wielki problem. Tracimy jedną rzecz, a mianowicie szeroki kąt nie jest tak szeroki i to jest dla mnie duże zaskoczenie w ogóle, że w tych modelach wszystkich jest ten kąt zdecydowanie węższy. W sensie nadal jest szeroki, jeden z szerszych, ale nie tak szeroki jak Samsung nas zdążył przyzwyczaić. Nie mamy 123 stopni, tylko 120. Natomiast różnica jest naturalnie na korzyść, jeżeli chodzi o teleobiektyw. Również jest trzykrotny, również z optyczną stabilizacją. Natomiast jest jaśniejszy, bo mamy światło 2.0, a nie 2.4 i są to 64 megapiksele. No i oczywiście mamy trochę lepsze głośniki, o tym sobie powiem za chwilę. Na pewno mamy dużo lepszy ekran, bardziej bezramkowe ramki. Myślę, że tych zmian jest rzeczywiście sporo i telefon może też wyglądać trochę lepiej, wydaje mi się, mimo wszystko, niż Samsung Galaxy S20 FE, który jest taki, bym powiedział, z tyłu dość klasyczny. Te zmiany nie są jakieś ogromne, ale jednak zauważalne. Kolejne pytanie, również względem S20 FE 5G, myślę, że to będzie ciekawe porównanie, mając na uwadze wydajność oraz jakby akumulator, jak on się spisuje. Nie mogę mówić o testach na razie, jeżeli chodzi o sam akumulator czy testach syntetycznych, ale mogę Was zapewnić, że naprawdę sam procesor działa naprawdę bardzo dobrze. Nie miałem żadnych problemów takich jak przy Exynosie 990. Jeżeli chcecie usłyszeć o tych problemach, to zapraszam do recenzji Note 20 czy Note 20 Ultra. A jeżeli chodzi o baterię, no wyniku Wam nie podam, natomiast powiem, że jest naprawdę dobrze. W sensie może nie jakoś rewelacyjnie, ale też nie jest źle, jak bywało to częściej. Ale przypominam, że telefon mam dosłownie kilka dni, więc ta bateria jeszcze się układa. Kolejne pytanie jest związane z 8K. Czy ma sens? Moim zdaniem nadal nie. W sensie nie mamy za bardzo jakby telewizorów czy w ogóle ekranów, gdzie wyświetlać takie treści. Plusem 8K jest to, że jeżeli będziemy gdzieś tam w postprodukcji chcieli poprawić ten materiał, to zawsze możemy bezstratnie po prostu sobie przybliżyć do tego 4K, jeżeli to jest nasz wyjściowy format. No i drugą rzeczą jest na pewno to, że podczas tych nagrań 8K możemy robić 33 megapikselowe zdjęcia i one są naprawdę świetnej szczegółowości. Jeżeli mamy dużo światła, są dobre warunki oświetleniowe, to te zdjęcia wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Są dużo bardziej szczegółowe niż to, co możemy spotkać z tego podstawowego aparatu. Sporo osób pyta o porównanie względem Samsunga Galaxy S20 czy właśnie S20 FE bezpośrednio, jeżeli chodzi o zdjęcia. Naturalnie tych modeli niestety już dawno nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o fotki, muszę powiedzieć, że one są bardzo dobre, ale jak zawsze w przypadku Samsunga, przypominam, że nie mamy tutaj 10-krotnego zbliżenia optycznego, tak jak w przypadku wersji Ultra, ani nie mamy tutaj również matrycy 108-megapikselowej, która by powodowała, że te zdjęcia mają taką niesamowitą bokę. Więc ten telefon jest taki bardziej podstawowy ze względu na aparat, natomiast też nie mogę powiedzieć, żeby te zdjęcia były złe. Wydaje mi się, że są w chwili obecnej naprawdę bardzo dobre. Nie mam w chwili obecnej jeszcze bardzo dużo zdjęć, ale wydaje mi się, że ten aparat zachowuje się bardzo podobnie do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli że mamy S20, S10, S20 FE, to raczej bym nie myślał o tym, żeby zmieniać telefon ze względu na sam aparat. Oczywiście ten teleobiektyw jest trochę bardziej szczegółowy, szeroki kąt jest trochę węższy, mam wrażenie, że trochę bardziej agresywnie działa tryb AI, w sensie rozpoznawanie scen, ale ogólnie jest to nadal bardzo dobry aparat od Samsunga. Nie najlepszy, zwracam uwagę, że jednak Ultra oferuje znacznie więcej, ale wydaje mi się, że w zupełności wystarczający dla większości osób.
Kolejna osoba pisze o tym, że Samsung Galaxy S21 zrobił się jamnikiem, w sensie, że jest bardzo wąski, a wysoki, i że niespecjalnie tej osobie to pasuje. I ja przypominam, że takie rozwiązanie jest dużo lepsze niż telefon, który jest szeroki, a dość niski, jak na przykład mieliśmy BlackBerry, z tego względu, że wtedy jesteśmy telefon w stanie obsłużyć jedną ręką. Natomiast jeżeli chodzi o stricte parametry, to te najważniejsze modele, które chcielibyście zestawić właśnie z tym modelem, czyli Samsung Galaxy S20 FE, jest nieco szerszy o 4 mm, ale jest o 2 mm szerszy od Samsunga Galaxy S20. Te różnice nie są duże, więc jest to gdzieś tam po środku między S20 FE a S20. Nadal uważam, że ta obudowa nie jest może jakoś super kompaktowa, ale jest taka naprawdę optymalna dla większości osób. Sporo osób pyta, dlaczego te telefony są tak drogie. No, klasyka gatunku, w sensie nie pamiętam, który flagowiec by ostatnim czasem wychodził i byśmy powiedzieli, że on jest rzeczywiście super tani i w ogóle wszyscy powinniśmy go kupić. Niestety nic takiego się nie dzieje. No, pewnym wyjątkiem był Samsung Galaxy S20 FE, gdzie był naprawdę bardzo dobrze wyceniony. Natomiast jeżeli chodzi o podstawową linię, czyli S20, S21, to są telefony, które no, nie są tanie. Zwracam uwagę, że S21 ma w standardzie 5G w procesorze Exynos 2100. Mogę na pewno zapewnić Was tyle, że telefon się nie nagrzewa jak Exynos 990, bo wiem, że wiele osób o to pyta. I kultura pracy na baterii jest też na pewno lepsza. Nie mówię o wynikach, ale te dwa aspekty na pewno zostały tutaj poprawione. Przynajmniej przez te 2-3 dni, kiedy korzystam z urządzenia dość intensywnie, ale problemów z przegrzewaniem czy z klatkowaniem nie uświadczyłem. Odnośnie ramek, dużo też osób pytało, czy one są faktycznie mniejsze. I tak, i nie. W sensie one wizualnie rzeczywiście są bardziej do siebie zbliżone, natomiast widać, że jednak dolna bródka jest ciut większa. Może nie jakoś ogromnie, jest to różnica może, nie wiem, milimetra, może dwóch, ale rzeczywiście to widać, ale tak czy siak uważam, że wygląda to znacznie bardziej proporcjonalnie niż w jakimkolwiek wcześniej Samsungu i bardzo mi się to podoba. Kolejna rzecz to skaner odcisków palców. Nie wiem, co oni zrobili. Żartuję, wiem. Mamy tutaj oczywiście skaner od Qualcomma i on jest ultra szybki. W sensie powiedziałbym, że to jest jeden z najszybszych, o ile nie najszybszy skaner odcisków palców, który miałem do tej pory okazję korzystać. Jak wiecie, wcześniej mówiłem i o Xiaomi, czy o OnePlusach, że mają rewelacyjne i Samsung zawsze odstawał tutaj o pół sekundy, nawet czasami o jedną sekundę. Tu jest momentalnie, błyskawicznie, palca nie zdążymy unieść do góry, więc poprawili to znacznie i wydaje mi się, że powierzchnia samego skanera jest o tyle większa, że niezależnie czy tak trochę bardziej pod kątem, czy jednak centralnie przyłożymy ten palec, telefon odblokowuje się momentalnie. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Jakże dużym moim zaskoczeniem było to, że kiedy byłem w wannie i po prostu włączyłem sobie jakiś film na YouTubie, film się skończył, więc telefon się wyłączył, musiałem go odblokować i przyłożyłem mokry palec i ten telefon się odblokował. Troszkę dłużej, ale jednak i myślę, że to jest też spory plus. W kwestii głośników. Wydaje mi się, że jest lepiej. Pod tym względem, że może nie ma więcej basu, ale jest więcej niskich tonów, więc jakby to spektrum tego dźwięku jest takie bardziej poszerzone. Natomiast od razu zwracam uwagę, że to na pewno nie jest poziom ani najnowszych iPhone'ów, ani ROGfona 3, który uważam za najlepiej grający telefon. Jest też, myślę, kilka innych telefonów od Xiaomi z tej topowej linii, które grają lepiej. Myślę, że jest to czołówka, ale na pewno najlepiej grający telefon to nie jest. I na samym końcu kilka rzeczy ode mnie. Po pierwsze, S21 jest wykonany z tyłu z glastiku, czyli z plastiku, tylko nazwanego inaczej. I no powiem szczerze, dla mnie to jest oczywiście różnica, że dostajemy telefon jakby z gorszą jakością wykonania niż powiedzmy te wyższe modele. Natomiast oprócz tego, że możemy wyczuć puknięcie, że ono jest takie, bym powiedział, troszkę bardziej plastikowe, w odczuciu takim dotyku jest prawie identyczne. W sensie będziemy czuć, że nie jest to zimne jak szkło, w momencie szczególnie jak telefon gdzieś tam odłożymy i leży w chłodnym miejscu. Nie zrobi się to po prostu tak szybko zimne, ale oprócz tego myślę, że jakichś większych różnic nie ma. Zwrócę uwagę, że w przypadku Note 20 też zachwalałem to, że to niespecjalnie mi się jakoś mocno porysowało i w chwili obecnej tu po kilku dniach noszę telefon normalnie w kieszeni, w kurtce też leżał, w samochodzie tak samo. Na razie nic nie ma, ale do recenzji myślę, że jeszcze sporo dni, spokojnie 10 albo i więcej, więc wtedy zweryfikujemy, jak to wygląda. No i na końcu dwie rzeczy. Pierwsza z nich, tak, na pokładzie mam Androida 11. Bardzo się cieszę, że po prostu wychodzi telefon Samsunga z aktualnym Androidem. Mamy również tutaj One UI 3.1, no i poprawki styczniowe.
Na samym końcu jedna z najważniejszych rzeczy, dla mnie przynajmniej w telefonach, a mianowicie wyświetlacz. Przypominam, że mamy tutaj Dynamic AMOLED 2X, czyli 120Hz. To też jest duża różnica względem chociażby Samsunga Galaxy S20 FE, jeżeli chodzi o kontrast, kolorystykę, chociaż i tamten panel też jest bardzo dobry. Natomiast mamy tutaj wsparcie dla HDR 10 z plusem, no i w piku 1300 nitów, nie tylko jeżeli chodzi o film, ale również na dworze ta jasność jest bardzo wysoka. Poprzednie generacje, dwie albo trzy do tyłu, już miały w zupełności wystarczający poziom jasności. Tu jest po prostu znacznie lepiej. Nie pamiętam, kiedy tak mocno musiałem po prostu skręcać urządzenie, jeżeli chodzi o nagrywanie przebitek, żeby ekran nie był przepalony. Więc jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I to tyle z mojej strony. Oczywiście wszystkie funkcje, szczegółowo aparat, tryby omówimy sobie w recenzji, która jak zawsze na tym kanale będzie bardzo długa i bardzo szczegółowa, bo jakby no chcę Wam przedstawić wszystko, co najważniejsze, a nie po prostu spieszyć się i zrobić recenzję w 7 czy 8 minut. Więc jeżeli szukacie takiej szczegółowej recenzji, gdzie będziemy omawiać sobie wszystkie aspekty i prędkości telefonu, nagrzewania się i testowania go do granic możliwości w każdych warunkach, to zapraszam bardzo serdecznie za te 10 do 12 dni, kiedy telefon będę musiał już oddawać pewno po testach, a wtedy pojawi się mniej więcej recenzja. Jeżeli macie dodatkowe pytania, zapraszam Was bardzo serdecznie, będę na bieżąco odpowiadał, żeby Wam uzupełnić wiedzę dotyczącą Samsunga Galaxy S21. Jeżeli chcecie zobaczyć przykładowe zdjęcia, one będą pojawiały się na Instagramie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, no i cześć!